czystości, które są organizowane często przez cichych i bezimiennych ludzi, którzy nie mają głośnych w mediach nazwisk, ale sprawa Rzeczypospolitej leży im na sercu i wiedzą, że Polska bez pamięci to Polska bez historii, że Polska bez pamięci to Polska bez korzeni, że Polska bez pamięci to Polska bez postawy, która daje szansę na to, że ta Polska będzie się umiała w przyszłości obronić. A to musi dla każdego odpowiedzialnego obywatela Rzeczypospolitej, zwłaszcza takiego, który sprawuje władzę, już przede wszystkim prezydenta, być sprawa absolutnie fundamentalna. Dlatego dziękuję wam i proszę o jeszcze. I proszę także wszystkich polityków i tych lokalnych, i tych regionalnych. Miejcie szacunek dla tej pamięci. Pamięci o wszystkich, bo ta pamięć znamionuje humanizm, bo to właśnie ta pamięć i taka pamięć pozwala nas odróżnić od innych, proszę państwa, gatunków chodzących po tym świecie. To, że pamiętamy, to, że pochylamy głowę nad każdym, kto służył ojczyźnie i zginął, czy poległ. I dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta, a pytają mnie o to, dziennikarze, pytają mnie też zwykli obywatele, czy powinien powstać pomnik. Tak, proszę państwa, powinien powstać pomnik i to nie jeden. Tu na krakowskim przedmieściu.